No, witam i tam. Kobra tutaj przygotowuje kolację za to, że wygraliśmy z tym wywiadem, że nie byliśmy ośmieszeni. Tylko ten Janusz Kupiec, Zbyszy Kupiec i ta Ewa. Ala Ewa Drzyżga. No. Pozdrawiamy was, trolle, którzy byli na tym wywiadzie. A nie dali nas się wkręcić. Tak, to już panna Ala Ewa Drzyżga. No, powiem pani tak, panienko kochana. Że pani nie umiała odpowiedzieć na moje pytanie takie proste, jak nie wiem co. Nie umiała odpowiedzieć na tylko, to pytanie. Powiem wam tylko tak. Panna, coś ci powiem, panienko. Wszyscy nasi znajomi mówią o tobie, że wygląda jak ostatnia krowa. Rzeczy. Bo tak naprawdę nie wiesz, co to jest wieś, ani raz. Nie nadajesz się na tą panią Ewę Drzyżgę, bo nie potrafisz być taką osobą, Ewa Drzyżga. A po drugie, zablokowało cię pytanie, które ja ci zadałem, ty żadnej odpowiedzi nie dałaś. Nie tylko, ale ja też ci coś powiedziałam, ale ty, kochana, zamilkłaś, jakby ktoś ci dał pierdy. Albo gorzej, wszyscy za mnie milkli. No, pan Janusz Kupiec, ty, taki już baleron, no przy kościach jesteś, baleron z ciebie. Wiesz, że mam ochotę na siebie? Chodzi mi z takim czymś wziąć się, łeb się obciąć, łapy poobcinać, nogi poobcinać, ale tu, klatka z tym. O kurwa, bym miała takie dobre mięso z baleronem. O kurwa, bym się najadła, pan. A ty? Zbyszek Kupiec? Czy Arno Kupiec już tam chłopie, nieważne. Powiem ci z ciebie, że to jest wielka paruwa. Po pierwsze jesteś za chudy, a dwa... To jest taka parówka, czyli paluszki, parówka, taka wiesz. Myśleliście, że nas skręciliście, że jesteście fanami? Wiedziano o tym, że jesteście trollami, ale ja specjalnie zagrałem tak, żeby... Żeby was zaskoczyć. Wy nas, to my was. No. Coś za coś. Jak ludzie nie wierzycie, zobaczcie sobie na fejsie u nas na Bonzo Tiger, co ma 6000 lajków. Zobaczcie, jak oni wyglądają. I dajcie sobie opinię na komentarze. Pod tym zdjęciem dajcie komentarz, co oni sądzicie. O was myślą. Co sądzicie o nich? Nawet dziś Wuwuniu odezwał się do Tigera Bonzo. Powiedział, co o was ktoś myśli. I sam powiedział, że my mamy honor, a wy zostaliście rozjechani samochodem. Niestety, ale taka jest prawda. Sami się ośmieszyliście. Próbowaliście nas, a się obróciło przeciwko wam. Dokładnie. I nic na to się wam nie poradzi, gówniarze. No wcale nie byliście gówniarzami. No. Bez przesady, tylko ta Ala pani Ewa Drzyżga. Wiesz co, jakby mój kumpel by się zobaczył, to wiesz co by powiedział ci? Kurwa, laska może być, ale tylko do ruchania. Żeby jej pizdę rozjebać. Ogólnie podsumuję to wszystko. Sami się rozjebaliście. Dwa, chcieliście nas wkręcić, a nie daliśmy się wkręcić. A trzy, każdy już wie.